Witam serdecznie, Paweł z tej strony, witam Was w nowym odcinku Dashbur. Dziś jestem na polowaniu, ale w międzyczasie pokażę Wam bardzo fajne, ciekawe miejsce, jak można sobie mieszkać w lesie. Raczej tam już nikt nie mieszka, to miejsce jest opuszczone, ale zrobimy mały urbex. No i oczywiście trzeba coś upolować, niedługo święta, trzeba zrobić jakiś wyrób z dziczyzny. Wieje, może tego nie będzie słychać. Teraz nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Robi się ciemno, także jak najszybciej podążam w to miejsce, które chcę Wam pokazać, do tego gospodarstwa. I Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Ostatnio były przymrozki, ale grzybki jeszcze są. Ale już zmarznięte. Już zmarznięte grzyby. Już powoli zbliżam się do tego gospodarstwa. Ten sad stary już Wam kiedyś pokazywałem. Ten sad należał prawdopodobnie do tego gospodarstwa. I chcę Wam pokazać, jak tutaj to wszystko wygląda. Bo tu jest taka droga dojazdowa. Teraz jest przez las. Kiedyś tego lasu tu nie było. O, widzę, że przez dziki zryte. O, fajnie by było, jakbym napotkał dziki. Zobaczcie, tu jest taka droga. I tutaj się zbliżamy, żeby oddali widać. Ścieżka wydeptana przez zwierzynę, bo tutaj są bardzo gęste krzaki. Zobaczcie, jakie fajne miejsce. Dom dosyć duży, ale zamknięty na kłódkę. Nie będziemy wchodzić, tylko pokażę Wam podwórko. Nie będziemy wchodzić, bo nie wejdziemy. Zamykane jest wszystko. Kłódka jest, kłódka jest. Tutaj druga brama wjazdowa. Ale chcę Wam powiedzieć, że tutaj są bardzo głębokie ślady. Tak jakby tutaj jaka zwierzyna przychodziła. Zobaczymy, co tutaj mamy. Będzie coś widać, widać. Drewutnia. I tutaj kawałek jakiegoś magazynka. Są meble stare. Kuchenne meble. Zamykamy. No, zamykaj się. Jedną ręką ciężko. Dobra, zamknąłem. Łańcuchy od roweru. Tu chyba była stara kuchenka, bo widać, że jest piec. I lodówka.
Tutaj też. O, resztka roweru. Trochę drewna do kominka. Idziemy, zobaczymy oborę. Ale tak jak widać, obora całkowicie zawalona. Nie wiem, czy coś tam w środku będzie. A wie, przejdziemy do tego pomieszczenia przez te chabyzie. Też tam widzę jakiś kawałek rowera. Może tu wejdziemy, będzie co lepiej widać. Obórka jak obórka. Jest rower, są jakieś krzesło. Idziemy dalej. Fajnie. Choinka na podwórku, jedna, druga, trzecia, czwarta. Tu już się zarosło. Pusto. Tu następne pomieszczenie. Też pusto. O, to jakieś truchło jakiego zwierzęcia. Daczka. Materac. Słoiki. I zobaczcie, to jest najlepsze. Bo tutaj zaraz za płotem pola, las, wychodek. Pełnia dzisiaj nie będzie pełni. Księżyc widać, że duży, ale jeszcze pełni nie będzie. Jutro, może pojutrze, tylko żeby dopisała pogoda, to można sobie popolować wieczorkiem. Burka nie ma, psia buda. Fajne miejsce, ale już tu już wszystko niszczę. Miejsce dosyć ciekawe, fajne, ale to już wszystko pochłania las. Przyroda nie lubi wolnej przestrzeni. Nie tracę czasu, idę do lasu. Trzeba coś popolować. Chciałbym wam pokazać, że są jelenie. Nie wiem, czy uda mi się przybliżyć. Przełączyłem się na telefon, pokażę wam, że są jelenie, ale słaba jest ostrość. Łania i dwa cielaki. Jak tu je podejść?
Mam jelenie blisko siebie. No dosyć blisko, to nie są było 300 metrów. Nie wiem. Próbujemy podejść. Nie udało mi się podejść tych jeleni. Są bardzo czujne. Od razu mnie usłyszały i szybko uciekły w gęsty lasek. Ale przyjadę tu jutro i spróbuję. O, mam nawet gałęzie na czapce. I spróbuję jeszcze raz je podejść. Raczej się przyczaję na nie, bo przyjadę, usiądę sobie w jakimś dogodnym miejscu i możliwe, że wyjdą. To byłoby na tyle w tym odcinku. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, komentowania, lajkowania. Na razie, cześć!